Dzień dobry, Julia Raszka jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa, witam serdecznie wszystkich tych, którzy postanowili spędzić tych kilka, a może kilkanaście minut z OX.pl i z Miejskim Centrum Kultury Integrator. Tak, bo zaprosiła Pani nas na swoje urodziny, 25-lecie, dużo zdrowia, gratuluję, cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę, że Pan się cieszy, że też wiele osób miało dużo radości przy okazji naszego jubileuszu, który, powiem szczerze, właściwie powinniśmy obchodzić w lutym, a tak się wydarzyło, że obchodziliśmy końcem października. Wszystko przez tą nieszczęsną pandemię, ale jednak myślę, że się to nam w jakiś sposób udało. Dwa razy sala była pełna, ponieważ podzieliliśmy gości na dwie daty, żeby jakoś nam to wszystko wyszło zgodnie z obostrzeniami, czyli z ograniczeniami miejscowymi. No i myślę, że goście raczej wychodzili zadowoleni, więc to mnie bardzo cieszy. Tak, było widać, że są zadowoleni, bo macie przecież bogatą ofertę, tak w ogóle, nie tylko w ten dzień, ale przez całe 25 lat było dość bogato u Was. Tak, pracowali na to wszyscy dyrektorzy, było ich trochę w historii naszego MDK-u i MCK-u, ponieważ nazwa została zmieniona swego czasu w 2011 roku na Miejskie Centrum Kultury Integrator, a wcześniej był to Miejski Dom Kultury, który rozpoczął swoją działalność w Odlewniku. To takie miejsce, którego praktycznie już nie ma. Nie ma tego budynku, który był częścią obecnego Teksidu, czyli w okolicach dworca PKP znajdowało się to miejsce, ulica Ciężarowa 49. No i w tym momencie, tak jak powiedziałam, tego miejsca nie ma, ale w sercach wielu osób pozostało to miejsce, bardzo głęboko wpisało się w pamięć, w serce różnych osób, które brały udział w pięknych imprezach organizowanych właśnie pod tym wspomnianym adresem. Były gwiazdy, były zespoły, które tam rozpoczynały swoją karierę, niektóre do dziś przetrwały, także myślę, że też im trzeba pogratulować przy tej okazji. Mam na myśli chociażby właśnie Batalion Diamour, taki zespół, który ze Skoczowem najdłużej jest związany. No a później za torów, trochę tutaj bliżej centrum się przesunęliśmy jako instytucja, znaleźliśmy się przy ulicy Targowej 26 i tam trwamy do dzisiaj, ale później jeszcze przeskoczyliśmy i za Wisłę, Słoneczna 16, przeskoczyliśmy na rynek, myślę tu o galerii Art Address, przeskoczyliśmy do kina w końcu, czyli Mickiewicza 3, no i nasza główna siedziba znalazła swoje miejsce właśnie w tym 2011 roku pod adresem Mickiewicza 9. I to na razie wszystkie adresy, gdzie działamy po dziś dzień, można powiedzieć. Tak, dobry patron Mickiewicza jak najbardziej, bo to i literatura, i teatr, i muzyka, i w sumie wszystkie dziedziny sztuki, bo przecież malarstwo, rzeźba, instalacje też są u Was. Tak, jest tego wszystkiego dość sporo. Zresztą ja odsyłam wszystkich Państwa też na stronę internetową, bo tam no, cały czas pokazujemy nasze zajęcia. Ja może właśnie na nich się na początku skupię, bo dużo osób mówiąc Dom Kultury, Centrum Kultury, myśli o imprezach. Głównie Dni Skoczowa, to w pierwszym rzędzie, no i później imprezy. A tak naprawdę wiele osób nie wie o tym, nie myśli o tym, nie zdaje sobie z tego sprawy, że działamy przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, w ramach zajęć twórczych, zajęć pozostałych, bardzo różnych zajęć, o których można więcej dowiedzieć się na naszej stronie, a może teraz wszystkich nie będę przywoływać, bo może nie jest na to pora, ale tam wszystko na naszej stronie jest rozpisane, są zdjęcia, można naprawdę prześledzić, co się u nas dzieje i no, zdać sobie sprawę z tego, że w tych wszystkich zajęciach około 400 osób tygodniowo się u nas przewija. To jest potężna liczba osób, które potężna się mogą rozwijać tak artystycznie. A czy osoby pani od 3 do 60 bodajże 3 roku życia, także mamy dość duży tutaj wachlarz. A zapytam teraz tak kontrowersyjnie, czy pani się również dobrze czuje w tym miejscu, w którym pani pracuje? Powiem szczerze, że ja wszyscy mnie znają od tej strony, że no to może to z jednej strony źle brzmi, a z drugiej może dobrze, że jest to chyba mój pierwszy dom, a drugi to jest w moim domu, w którym sypiam, bo resztę czasu spędzam praktycznie w pracy, mało tego czasu zostaje na jakieś tam prywatne pomysły, na prywatne realizowanie siebie jako siebie, ale myślę, że taka funkcja, jak zresztą dyrektor Orawski, który przyjmował mnie do pracy, niejednokrotnie podkreślał, taka funkcja służebna Domu Kultury, to chyba właśnie jest to. Ja też wyznaję tą samą zasadę, tego gdzieś mnie nauczył, to samo będę kontynuować, nie wyobrażam sobie innego bycia tutaj, na tym stanowisku, w ogóle bycia nawet jako pracownik Domu Kultury w tym miejscu, no pełnimy funkcję służebną, jesteśmy dla ludzi, jesteśmy dzięki nim
i jesteśmy dla nich. Także musimy ich słuchać, musimy mieć oczy otwarte, a żeby oni czuli się u nas dobrze, wtedy my też u siebie czujemy się dobrze. Mhm. Czyli na pewno się czuje pani dobrze, ludzie też się czują dobrze i mogą się rozwijać. A co było takiego trudnego? Czy pamięta pani jakąś taką sytuację z organizacją jakiegoś wydarzenia, że było dużo rzeczy, które no, w jakiś sposób no, wymagały naprawdę wzmożonej energii i wysiłku? No mówiąc tak zupełnie szczerze, to praktycznie każde wyzwanie jest trudne, bo każde wyzwanie jest inne. Łatwe jest to, co realizujemy według jakiegoś szablonu, sprawdzonego szablonu. Od A do Z wiemy, jaki punkt po punkcie należy spełnić, aby wszystko dobrze się zrealizowało. A w momencie, kiedy zajęcia, których się chwytamy, są różne, są kierowane do osób, których nie znamy, musimy jakby na bieżąco je dostosowywać, to zawsze jest to trudne. Więc też wydaje mi się, że jeśli ktoś chce zrobić coś dobrze, to zawsze ma trudniej, bo jeśli ktoś chce po prostu coś zrobić, to robi, nie zastanawia się i jakoś mu to wychodzi, nie zastanawia się nawet jak. A jeśli komuś zależy, to jest trudno, bo zawsze podwyższa sobie sam poprzeczkę, bo zawsze podchodzi do wszystkiego ambitnie, no i chce, żeby było tylko lepiej, a to zabiera czas, energię, poświęcenie, jakąś ofiarę i tą służebność, o której mówiłam. Także to jest na pewno taka trudność wpisana w zajęcia, w imprezy, w różne konkursy, które realizujemy. Na pewno tak. Trudnością u nas, należy to też podkreślić, jest to, że jesteśmy poniekąd rozczłonkowani. To widać też w naszym logo. Nasze logo ma taki trochę plaster, charakter plastra miodu, kwiatka, są to różne elementy z jednym centrum w środku. Oczywiście, że tak, ale jednak różne. I tutaj odzywają się te siedziby, o których wcześniej mówiłam, zlokalizowane pod różnymi adresami. Na czym polega ta trudność? Ludzie cały czas błądzą, chodzą i szukają nas. Szukają koncertu w kinie, który jest na ulicy Targowej. Szukają wydarzenia, które ma się dziać pod Pegazem, czyli właśnie na ulicy Targowej, a szukają go w centrum, szukają go na rynku, bądź też pod Mickiewicza 3, pod tym adresem Mickiewicza 9. Nie wiedzą, gdzie się co dzieje. No i oczywiście staramy się im pomóc, oni się przemieszczają i tak dalej, ale cały czas są też takie osoby, które mówią: Dom Kultury, a to tam przy pomniku. I na tym się właściwie kończy. Dziwią się, że kino to prowadzimy je my, tak? Że kino ma być osobne, kino to w ogóle jakiś osobny twór. Nie, kino od roku 2005 pod skrzydłami MDK-u właśnie się znalazło, teraz MCK-u. No i też to podkreślamy, staramy się, powiem szczerze, nawet stworzyliśmy ostatnio taki filmik, który za niedługo pojawi się też w internecie, przybliżający właśnie te siedziby po raz kolejny. Kolejny raz akcentujemy adresy, pineskami zaznaczyliśmy na mapie, gdzie to wszystko się znajduje, żeby to jeszcze było bardziej przejrzyste. Robimy co możemy, bo to ułatwia i nam pracę, a najbardziej ułatwia to po prostu odbiorcom dotarcie do nas, znalezienie nas, naszej oferty. To są te trudności, które w pierwszym rzędzie przychodzą mi do głowy. Okej, czyli trudności zostawiamy, póki co już wiemy jakie i jak je rozwiązać. A gdyby pani miała wskazać sukces, czy mamy coś takiego? Co pani uważa za swój sukces? Sukces to jest każdy uśmiech dziecka. Dzieci, które biorą udział, to głównie jednak dzieci na naszych zajęciach twórczych. Każda ich radość, każde ich spotkanie z rodzicem. Powiem panu, tak to wygląda, że zajęcia się kończą. Ja niejednokrotnie tu mam uchylone drzwi, bo też gdzieś tak pracuję, że chcę patrzeć i mieć kontakt z wszystkim, co się dzieje dookoła. I widzę, jak dziecko po zajęciach biegnie do swojego rodzica i rodzic pyta, jak było? I w tym momencie dziecko mówi, super! I to jest ten sukces. To jest pełen sukces, po prostu nic innego już nie musi dziać. Jesteśmy wszyscy przeszczęśliwi. Sukcesem należy mierzyć też na pewno sukces. Odpowiednikiem o sukcesu może tak, jest na pewno frekwencja kinowa, czy też wszelkich innych imprez, ale kino jakby najczęściej nam to pokazuje, bo przecież praktycznie filmy pokazujemy codziennie, więc ta frekwencja mówi nam o tym, no, czy trafiliśmy z ofertą, czy byliśmy ciekawsi niż na przykład kino w Bielsku, w Cieszynie. To bardzo miłe, jeśli dużo osób interesuje się tym, co oferujemy. Także to też nazwałabym sukcesem. Sukcesem też jest to, że wielu pracowników, którzy związani są z Miejskim Centrum Kultury od wielu lat, nadal tutaj trwa, przychodzi do pracy z uśmiechem. Ja osobiście bardzo sobie to cenię i jest to nasz wspólny sukces, bo każda minuta praktycznie wypracowana razem i potwierdzona kolejnym przyjściem do pracy w kolejny dzień z uśmiechem, to jest sukces, to na pewno tak. Ale oczywiście jest zawsze druga strona medalu, nie tylko jest zabawnie, bo też cały czas są różne
różne dziwne rzeczy, które się dzieją niezależnie od nas, czasem zależnie od nas, różnie to jest, jak w życiu, jak w każdym zawodzie zapewne, jak we wszystkich środowiskach. Także oczywiście u nas też tak jest, ale staramy się zawsze o tym rozmawiać otwarcie. Ja też zawsze mówię, że chowanie czegoś gdzieś po kątach nigdy jeszcze nie zaowocowało niczym dobrym. Przyjdź, mówię, powiedz otwarcie, od razu spróbujemy to zderzyć, przegadać na wszystkie sposoby i idziemy do przodu. Tylko tak. Okej, okay. Idzie Pani do przodu, to widać, cały zespół idzie do przodu. Bardzo się cieszymy z tego, jako mieszkańcy w ogóle Śląska Cieszyńskiego, bo tak jak Pani mówi, i Cieszyn, i Skoczów, i Ustroń, i Skoczów, jeszcze raz, żeby tutaj zaakcentować to Wasze miejsce. A teraz zaadresuję to jedno pytanie tak do Pani dyrektor. Do Pani dyrektor, ale też do Julii Raszki w ten sposób. Co Panią wzrusza tak w ogóle? Już niekoniecznie chodzi o pracę czy o to środowisko. Czy są takie rzeczy, które gdzieś tam powodują to wzruszenie u Pani? Wzruszenie. Mhm. Powiem Panu co pierwsze przyszło mi do głowy, jak Pan tak zapytał, bo może nie na pierwszy rzut oka, bo gdzieś to sobie pomyślałam, a nie zobaczyłam przecież. Jednak pytał Pan o Julię Raszkę. Potem o dyrektora. Gdzieś tam w sumie, tak, bo wiadomo, co pierwsze, co ważniejsze. Sfery przenikają właśnie, tak. To proszę tutaj spróbować to uporządkować. Ja może odpowiem łącząc te dwie osoby w jedno. Wzrusza mnie mój mąż. Ja poznałam go tutaj u nas w pracy. I wzrusza mnie to, że jeszcze ze mną wytrzymuje, mimo że w tym domu jest mnie tak mało i naprawdę nie serwuję mu wcale jakichś pysznych obiadów, można powiedzieć żadnych, dobrze wie, na co się pisał z drugiej strony, bo gdzieś to jasno żeśmy sobie powiedzieli, ale poznałam go w pracy i niejednokrotnie wiele osób patrzy na to z innej strony, że my tu sobie razem pracujemy, może ja go zatrudniłam w jakiś sposób, może to jest jakaś nieciekawa historia, albo dokładnie na odwrót, w ogóle się nie znaliśmy i poznaliśmy się w pracy. I on nadal zajęcia u nas prowadzi. Wiem, że bardzo, bardzo jest lubianą osobą prowadzącą warsztaty akurat plastyczne. Zresztą to mnie też wzruszyło. Patrzyłam na jego pracę i gdzieś dzięki tej pracy, można powiedzieć, poznałam tak blisko mi wspaniałą osobę. Do dzisiaj mnie to wzrusza. Dziękuję Skoczowowi gdzieś poniekąd, dziękuję Domowi Kultury, że istniał, że w nim się znalazłam. Bo dzięki temu właśnie jestem z tak wspaniałą osobą na co dzień, która mnie bardzo dopinguje, wspomaga właśnie w byciu dyrektorem. Zresztą to była pierwsza osoba, która gdzieś mnie namawiała też w tym celu, żebym się zrealizowała. Powiem, nie było łatwo, ale gdzieś tam się udało nakłonić mnie do przystąpienia do konkursu. Także to mnie naprawdę wzrusza. A patrząc od innej strony, wzruszają mnie ludzie, którzy chociażby nawet przy tym 25-leciu potrafią przyjść, przywołać jakieś piękne historie, które wydarzyły się właśnie podczas imprez. Podziękować za to. Podziękować nam za to, że właśnie jesteśmy, że dla nich przygotowujemy coś, co nie jest towarem pierwszej potrzeby, jak to czasami się nazywa, mówiąc o kulturze, a jednak jest im to niezmiernie potrzebne do życia, jak powietrze. Jest to bardzo wzruszające. Są to osoby w różnym wieku. I takie wizyty, takie słowa, czasem nawet kwiaty, które pojawiły się ostatnio, to jest przepiękne, to jest po prostu przepiękne. Wzrusza zawsze ten moment, ja nie umiem go nazwać, ale on pojawia się przy niektórych imprezach, kiedy najczęściej jest już pod koniec danego programu, koncertu i coś dziwnego się wytwarza, taka relacja między artystami na scenie a publicznością, to zlewa się w całość, to nie zawsze ma miejsce. I nie da się tego nijak założyć w scenariuszu, nie da się tego nijak sprowokować, ale to jest tu i teraz i wszyscy wiedzą, że to trwa, a nie potrafią tego nazwać, czują się wspaniale, wiedzą, że jest to niepowtarzalna chwila i to bardzo, bardzo wzrusza. Może nie wzrusza, a gdzieś cały czas też dopinguje i pomaga kroczyć do przodu, jest to, że ta nasza praca jest tak różnorodna, że nie możemy nigdy powiedzieć, że kogoś znudziła. My możemy się czymś zdenerwować, my możemy mieć dosyć z różnych dziwnych względów, czy finansowych, bo nigdy też z tą kulturą, z tymi finansami nie było po drodze, czy z różnych takich przyczyn, że nie wiem, czasu jest mało, tak, na zrealizowanie czegoś jeszcze lepiej. No są różne powody, które gdzieś wyprowadzają z równowagi, ale piękne jest to, że to wszystko jest niepowtarzalne i takie
niemierzalne w żaden sposób, taki prosty sposób arytmetyczny. Przychodzimy do pracy, robimy to, kończymy tak, wszystko wiemy. Nie, my mało wiemy tak naprawdę. Staramy się ponieść temu, co właśnie, czego chcieliby od nas odbiorcy, czego chcieliby doświadczyć, co chcieliby przeżyć z naszej strony. Staramy się za tym podążać i to realizować. Także nie ma absolutnie rutyny, nie ma nudy. To w tej pracy jest przepiękne, na pewno. No to właśnie tego życzę, tych niepowtarzalnych momentów, tego kontaktu z ludźmi, z artystami, tych wzruszeń, tych radości, no i tego, żeby każdy dzień przynosił nowe wyzwania zakończone właśnie sukcesami. I co, tak przez najbliższe 25 lat albo jeszcze dłużej, prawda? Czego jeszcze życzę? Czy pani ma jakieś marzenie? Na zakończenie zapytam, czy pani ma jakieś marzenie? Czy mamy jakieś? No na pewno, żeby skończyła się ta pandemia jak najszybciej, bo tak. Krępuje nam ręce, a jednak w takim środowisku jak Skoczów działanie kulturalne, działanie online to naprawdę nie jest dobra ścieżka. Jest jakaś, ale nie jest dobra, nie powiem nawet, żeby była średnia. To nie jest dla nas propozycja. Duże ośrodki mogą sobie na to pozwolić, ale my chyba nie. Tutaj ten kontakt bezpośredni jest tak naturalny. Idąc po bułkę, spotykamy kogoś, załatwiamy naprawę telewizora, a przy okazji płacimy jakiś rachunek, to wszystko dzieje się w 40 minutach i jest. I tak samo jest z kulturą. Tutaj to wszystko musi być namacalne, musi być szybkie, łatwe, musi być po drodze i nagle jesteśmy wyalienowani, zamknięci gdzieś przed jakimś monitorem. Nie, to nam kompletnie nie służy. Także tego sobie życzę pracownikom, naszym odbiorcom na naszej oferty bardzo, żeby już ta normalność wreszcie wróciła. Żeby te imprezy plenerowe wróciły, żeby w kinie można było spokojnie spędzać czas na każdym miejscu, nie w 75%, jeśli chodzi o obłożenie teraz miejsc. Tak, tego sobie i pracownikom, i naszym odbiorcom bardzo życzę. Normalności. Już tylko tyle, a to będzie bardzo wiele, bo tyle straciliśmy, że powrót do tej normalności to jest po prostu na tę chwilę bardzo wiele. Bardzo pięknie pani spuentowała tę rozmowę, tej normalności, tego zdrowia i wielu, wielu wzruszeń. I państwu też tego życzę, bo wszyscy na to myślę czekamy. No właśnie. Także również całemu OX-owi, Optimalowi, wszystkim razem wziętym, bo też tacy jesteście dualistyczni trochę. Tak. Także wszystkim państwu życzymy tego również, my wszyscy pracownicy, bardzo, bardzo gorąco. I w tym momencie tego typu rozmowy będą na żywo, a nie przez Zooma. Myślę, zgadza że będzie się. Jeszcze przyjemniej. Tak. Julia Raszka była naszym gościem. Będzie jeszcze przyjemniej. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że do zobaczenia na żywo. Dziękuję. Dobrego tygodnia. Do zobaczenia. Tygodnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję również.